czterech. Myślę, że takiego prezentu nie mogli się spodziewać kibice. Do tej pory na 8 miejscu w tabeli spory niezadowolenie. Jednak młodość i fantazja na ławce trenerskiej oczywiście trenera Kozłowskiego. Kto w tym pojedynku okaże? Ale to już historia. Garszyn indywidualnie w ataku na bramkę na przodu. Garszyn z backhandu, ale broni. Broni Szymon Niemczyk. Cony kolejny raz. Krążek do tercji środkowej. Bucenko. Bucenko zostawił krążek. Strzał. Mocny strzał Kozłowskiego. Korczocha. Strzela Kaluza, broni Niemczyk. Zawodnicy, jego koledzy pojechali do zmiany, ale cały czas na Hunko. Do Garszyna, Garszyn, strzał Garszyna zablokowany. Krążek z tercji. I świetnie teraz Skrodziuk przeszkodził zagranie do środka. Ależ teraz Citok i kolejny raz ręka w górze, a zatem będzie drugie wykluczenie. Citok strzela, broni Czernik. Tok. Citok na środek, czy Adamu zdecyduje się na strzał do Citoka, Citok do kosz, domagają się strzału, ale Citok, Citok do Wąsińskiego, długo, długo grają, Czernik przemieszcza na niebieską i już Sosnowiczanie w pełnym składzie, ależ teraz Czernik, kolejny raz, Michał Czernik gra tymczasem już za bramką Niemczyka, Kozłowski zostawił Butsenko, strzela, ale Stoklasa wrzuca do tercji, na Hunko, pierwszy. A zatem nie będzie uwolnienia. Chorzelski strzela obok bramki. Nie zatem tego dobrego podania w odpowiedzi Paczkowski. Paczkowski do środka i gol. Gol Adam Rajski odczarował bramkę Michała Czernik. Obok bramki Niemczyka cały czas, ale niedokładnie Korczocha. I teraz Garszyn. Garszyn przed... Uniesiona ręka sędziego. Faulował Citok. Sosnowiczanie nie potrzebowali tej kary, bo Dominik Nahunko świetnie. Citok na środek, Kondraszow świetnie to zrobił, ale na posterunku Czernik. Bardzo blisko Kondraszow teraz podwyższenia rezultatu, ale się bija Sosnowica, więc spore oparcie Sosnowiczanie w dzisiejszym meczu mają właśnie w osobie. Bram drugą stronę do Citoka. Citok zwlekał, ale Kondraszow wyjechał przed bramkę. Jeszcze Wąsiński z ostrego kąta broni Czernik. Kondraszow, pusta bramka, ależ zamieszanie. Jeszcze strzał Adamusa łyżwą. Aluza do środka. Kozłowski strzela, broni Niemczyk. Bodora. I teraz 2-0 Sosnowiczanie. Jak to rozegrają? Krążek broni. Kozłowski, Bucenko z ostrego kąta broni Niemczyk, jeszcze do Sikory, Sikora zostawił krążek, Stoklasa przyjął na łyżwę i gol, Filip Stoklasa nie marnuje takich sytuacji, został sam przed bramką, zostawił krążek, teraz trzech Sosnowiczan za bramką, ale Salamon odwrócił się, strzela i gol, natychmiastowo podwyższają Sosnowiczanie. Bo czas ucieka, jeszcze 8 sekund. Krokosz wrzuca teraz pod bramkę, ale obok Nowiczanie. Orjechin do środka, Orjechin strzelił gol! Ależ to zrobił Orjechin! Niesamowicie! Dubinin lepszy na Buliku, ale sprytniejszy Janowianin. Jeden strzał, Salamon długo czeka, Cunik strzela, złamał kij, stąd siła tego uderzenia była raczej. Kibice zareagują gospodarze, już za moment się przekonamy. A Sosnowiczanie, czy będą do rążek? Teraz Kaluza. Kaluza wrzuca na bramkę, teraz świetna sytuacja i gol. Orjechin. Ale świetnie Sosnowiczanie przez moment bez pomysłu na rozegranie tego z zamka. Ale Kaluza wysoko ponad bramkę do Nahunki, Nahunko, Stoklasa. Cunik strzela, nie w pozycji do oddania strzału, który zaskoczyłby Szymona Niemczyka. Teraz. Bucenko popisał się zim. Sikora. Dubinin do Sikory. Wyjazd przed bramkę i... Dobił trupa teraz zawodnik Zagłębia Sosnowiec. Korczocha wygrał ten Bulik, Cunik,
rzuca na bramkę, przeskakuje tam Orjechin. Gdzie jest krążek? W bramce, za plecami Niemczyka. Sporo przypadków bliski strącenia tego krążka Kozłowski. Jeszcze Sosnowiczanie na Hunko, do Bucenki. Bucenko zdobywa dziewiątego gola dla Zagłębia. I Dubinin indywidualnie atakowany przez Papiera. Piper nie podlegała już żadnej dyskusji. Rajski, jeszcze jedna próba i strona i ponad bramką Niemczyka. Krążek wystrzelony, koniec tego spotkania. Dziękuję, spokojnego wieczoru, do zobaczenia i do usłyszenia.